Dzień dobry, mówię dziś do Was nie z redakcji, nie z ogrodu, ani nie z pięknie zaprojektowanych wnętrz, a ze studia kuchennego. Na pewno widzieliście na naszym Instagramie, że przygotowywaliśmy się dla Was do wykonania kolejnego testu, testu świetnego sprzętu. Tym razem trafił do nas robot kuchenny, ale jaki? Kenwood Titanium Chef Patissier XL. Słowem gwarancja, że wszystko się uda. Z wiadomych pandemicznych względów robot testowałam w mojej przestrzeni domowej. I powiem Wam szczerze, że to chyba dobrze, bo ilość życzeń, jakie dostałam od mojego męża, od mojego syna, a propos potraw, które miałam wykonać z pomocą tego robota, sprawiły, że przetestowałam go na wszystkie strony. I to, co mogę od razu powiedzieć na samym początku, to, co zauważyłam od razu i uważam za ogromny plus tego sprzętu, to to, że jest bardzo, ale to bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Zresztą w trakcie Instastory naszego, jak pokazywałam Wam, jak go używamy, bardzo dużo osób napisało, że ma w swoich domach roboty Kenwood. Różnoletnie, świeże, takie, które już mają kilka lat, byliście zachwyceni ich jakością i te Wasze opinie później tylko potwierdziły się w naszej ocenie. Zanim zaczniemy dziś wspólnie gotować, bo owszem, zostawię Wam dwa fajne przepisy na typowo zimowe piernikowe ciasto i rozgrzewające smoothie, ale zanim to się jednak stanie, to jeszcze obiecane podsumowanie. Podsumowanie sprzętu i te zalety, jego cechy, które według mnie sprawiają, że naprawdę warto dokładnie ten model kupić. Nasz robot pracuje z solidną mocą 1400 W na 13 prędkościach, które dobieramy sobie w zależności do działań, jakie wybieramy. To, co jednak od razu zwróciło moją uwagę i według mnie, jako takiej gospodyni domowej, jest ogromną zaletą, to będzie fakt dwóch mis, zresztą wyróżniający ten model na rynku. Dwie misy, które bardzo ułatwiają nam zadania, które bardzo ułatwiają funkcjonowanie w kuchni, zajmują mało miejsca, bo jedna wchodzi w drugą. Jedna jest 7-litrowa, druga piąteczka. W momencie, kiedy robimy jakiś przepis na jednej misie, już żeby nie tracić czasu, w drugiej możemy robić coś innego. Dzięki temu, że robot ma wbudowaną wagę w sobie, możemy w trakcie przygotowywania jakiejś pyszności dodawać bezpośrednio już składniki. To też jest bardzo duże ułatwienie. Ale jest jedna opcja, która mnie dosłownie zachwyciła. Mianowicie podgrzewanie indukcyjne i to do 60 stopni. Co to oznacza? No na przykład oznacza to, że w trakcie gotowania możecie sobie tu, w tym miejscu podgrzać. Roztopić czekoladę, podgrzać masę. Dziś zresztą będziemy tę opcję wykorzystywali, zrobimy sobie polewę czekoladową do naszego ciasta. Dzięki tej opcji możemy również zostawić ciasto do wyrośnięcia i to będzie na pewno dużo szybciej, aniżeli w takich normalnych warunkach. Albo na przykład zrobić bezę szwajcarską. Myślę sobie, że przez amatorów kulinarnych szaleństw właśnie ta opcja będzie bardzo często wykorzystywana. Tego typu udogodnień znajdziecie w tym robocie jeszcze bardzo dużo, na przykład kolorowy dotykowy wyświetlacz. Wyświetlacz, który jest połączony z aplikacją Kenwood World, gdzie znajdziecie mnóstwo przepisów kulinarnych. Ja już na pewno kilka perełek wprowadzę do naszego menu. Aplikacja, co zaznaczam, jest darmowa i możecie korzystać z niej bez ograniczeń. To teraz element, który mnie bardzo ucieszył. Blender. Blender jak to w Kenwood, wykonany bardzo solidnie, z bardzo grubego, hartowanego szkła. Daje nam to możliwość wykorzystywania jednej opcji po drugiej, na przykład pokruszenia lodu, a za chwilę zblendowania bardzo gorącej zupy i nic się nie stanie. Na koniec zostawiłam sobie do omówienia mieszadła. Mamy ich aż 4 i pierwsze z nich, mieszadło K, tak charakterystyczne dla robotów Kenwood, to jest to mieszadło, z którego, nie ukrywam, korzystałam ja najczęściej w trakcie naszych testów. Co możemy zrobić za jego pomocą? Na pewno wykonacie ciasta wszelkiego rodzaju, na przykład biszkoptowe, wszelkiego rodzaju babeczki, ale uwaga, również i farsze. Jeżeli lubicie piec pasztety, zapiekanki, to to mieszadło będzie niezastąpione. Drugie mieszadło, po które na pewno również będziecie sięgali bardzo często, trzepaczka, wszystkim doskonale znana. Jeżeli trzepaczka, to wiadomo, ubijanie białek, ubijanie śmietany. Z jej pomocą wykonamy puszyste masy, bo używanie tej trzepaczki nadaje właśnie na powietrze jakby nasze masy. Możemy za jej pomocą robić ciasta, które są delikatne i puchate. I z tej delikatności przejdziemy do męskiego świata, do mieszadła typu hak. Za pomocą tego mieszadła wykonamy ciasto na makaron, na pizzę. Powiedzcie mi, który mężczyzna nie lubi pizzy albo nie lubi makaronu. Ten z Was, kto wykonywał ciasto na makarony, wie, jak ono jest wymagające. To mieszadło zdejmuje nam praktycznie wszystko z głowy. W kontrze do tego męskiego świata przechodzimy do świata kobiecego, sensualnego. Zobaczcie, jak to mieszadło wygląda, mieszadło elastyczne. Za jego pomocą wykonamy wszelkiego rodzaju masy. My zresztą dzisiaj zrobimy polewę czekoladową, właśnie używając tego mieszadła. Zobaczcie, jaki to jest bardzo fajny kształt. On dokładnie zbierze nam z misy właśnie wszystkie takie masy klejące.
To oczywiście była moja subiektywna opinia i zalety, które ja wyłapałam w tym konkretnym modelu, ale myślę, że osoby, które używają go, potwierdzą dokładnie te wszystkie cechy. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania dotyczące tego robota, to proszę zadawajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. A jeżeli nawet ja nie będę znała odpowiedzi, to na pewno eksperci Kenwood z przyjemnością nam pomogą. A teraz już zaczynamy wspólne kucharzenie, bo obiecałam Wam dziś dwa przepisy i zaczniemy dziś od rozgrzewającego smoothie. Ma w swoim składzie takie przyprawy jak goździki, jak imbir, jak chili, jak cynamon i jeszcze inne składniki, które w połączeniu ze sobą dają nam aksamitną konsystencję i mogą być oddzielnym posiłkiem. Zrobimy je w bardzo łatwy sposób i tu Wam od razu pokażę, jak bardzo fajnie w naszym blenderze sprawdza się właśnie ta gorąca woda, o której mówiłam. Wrzucamy do blendera, tak po prostu na blacie stojące, 4 goździki, wrzucamy sobie szczyptę cynamonu, szczyptę kurkumy. Te ilości nie podaję jakichś dokładnych, no bo to w zależności od tego, jaką ostrość Wy lubicie, dodacie takie ilości, jakie będą Wam pasowały. Ja jeszcze sobie dodaję troszeczkę chili, żeby naprawdę było rozgrzewająco. No i imbir. Imbir, po który ja zimą bardzo często sięgam. Wiecie, że on ma bardzo fajne, prozdrowotne właściwości. Damy sobie 4 plasterki, nie będziemy żałowali. I teraz co się dzieje? Zalewamy to wszystko wrzątkiem. Nie za dużej ilości, tak tylko żeby przykryło nam wszystkie składniki i czekamy. Czekamy, aż one oddadzą do wody to, co mają najlepsze. Kiedy nasza woda troszeczkę się ostudzi, dodajemy pozostałe składniki, a są to jeden dojrzały banan, jedna dojrzała gruszka. To jest dość istotne, bo one wtedy mają w sobie więcej słodyczy, nie będziemy musieli dosładzać naszego smoothie. Pół pomarańczy, płatki jaglane i mleko roślinne. Ja sobie tutaj przy Was to wszystko powrzucam. Mleko roślinne znowu, to są, słuchajcie, proporcje, ja nie całą szklankę dolewam. Wolę, kiedy ta konsystencja jest gęstsza, dlatego też daję, zobaczcie, prawie całą szklankę płatków jaglanych. Możecie dać płatki jaglane, płatki orkiszowe, płatki górskie, jeszcze lubicie, to już jest kwestia no, Waszych preferencji. Wszystkie składniki mamy już w środku, więc szczelnie zamykamy nasz blender, ustawiamy na gnieździe szybkich obrotów. Postaram się to w miarę szybciutko zrobić. Przekręcamy, żeby wszystko było w porządku i wybieramy prędkość obrotów w tym miejscu dokładnie. Ja myślę, że wystarczy tutaj piąteczka. No i co? Będzie teraz głośno. Nasze smoothie jest już zrobione. Obłędnie pachnie, bardzo dobrze wygląda i myślę, że równie dobrze będzie smakowało. Ja sobie teraz wleję, żeby móc w trakcie je sączyć i zabieramy się za główny przepis, za nasze zimowe ciasto korzenne. Jestem pewna, że pokochacie ten przepis. W aplikacji znajdziecie go pod nazwą Piernik Barniński, ale ja go traktuję jako taki podstawowy przepis, który można wzbogacać poprzez dodatki, które każdy z Was na pewno lubi. To może być więcej orzechów, albo skórka pomarańczowa, albo jeszcze w ogóle jakieś inne przepisy, które akurat bardzo, bardzo lubicie. Zaczynamy, słuchajcie, przygotowywanie naszego ciasta. Jak widzicie, zmieniłam sobie misę na mniejszą miskę, tą większą wykorzystamy za chwileczkę do roztopienia czekolady, a nasze ciasto będziemy właśnie przygotowywali w tej 5-litrowej. Zaczynamy od 3 składników. Masła, ciemnego cukru i jajek. W tym momencie przyda nam się ta fajna opcja wagi, o której Wam mówiłam. Bardzo łatwo się to robi. Spójrzcie, przesuwamy sobie tutaj. Zerujemy naszą misę. Czekamy, aż będzie 0 i dodamy za chwilę składnik. Mamy 0, dodajemy masło i sprawdzamy sobie od razu. 105, jeszcze jedna kosteczka. 125, idealnie. Zerujemy teraz ponownie naszą wagę. Ciach. Czekamy na 0, pięknie jest i dodajemy sobie cukier. Dodajemy jajka, ostatni składnik. W tym momencie włożę nasze mieszadło. Mówiłam Wam, że będziemy korzystali z mieszadła K. Najczęściej z niego korzystałam we wszystkich przepisach i bardzo je lubię. Składamy na dół. Ustawiamy sobie teraz czas i prędkość. Proszę bardzo. O, może minutkę. Prędkość zrobimy na piąteczce i znów będzie głośno.
Jak zauważyliście na pewno, w przepisie mamy orzechy, orzechy laskowe. Ja jeszcze lubię od siebie dodać orzechy włoskie, jak i skórkę pomarańczową. Taka podpowiedź jeszcze ode mnie, która mi się sprawdza już od wielu lat, żeby nasze orzechy były soczyste w cieście, a nie twarde. Na 10 minut przed siekaniem ich i dodaniem do masy zalewamy je wodą, taką ciepłą wodą przegotowaną i dopiero po tym czasie siekamy, dodajemy do masy. Nie przedłużając, dodajemy teraz wszystkie składniki. Wszystkie składniki są już w środku, przechodzimy więc do drugiego etapu naszego ciasta. Będziemy miksować na dwójce 2 minuty. Wszystkie składniki nam się przepięknie wymieszały. Ja w tej chwili naszą masę wyłożę do foremki, wrzucę ją do piekarnika i wracam do Was szybciutko, bo będziemy robili polewę czekoladową, przepyszną polewę czekoladową. Głównym składnikiem naszej polewy czekoladowej jest oczywiście czekolada. Wykorzystywać jednak będziemy jeszcze mleko kondensowane i troszeczkę masła. Jak być może zauważyliście, ja sobie w międzyczasie zmieniłam misę, bo będę w tej chwili wykorzystywała automatyczny program topienia czekolady i wykorzystamy właśnie tą fajną funkcję podgrzewania indukcyjnego. Zanim ruszę z działaniem, zamontuję jeszcze tylko mieszadło. Teraz będziemy korzystali z mieszadła elastycznego. Montujemy. Ciach. Mamy gotowe, dodajemy czekoladę i włączamy nasz automatyczny program. Ciach, topienie czekolady, ciach, tutaj zrobiliśmy. Nasze ciasto przepięknie wyrosło, jest już gotowa nasza polewa czekoladowa. Ja sobie za chwileczkę jej będę używała. Udekoruję i odstawimy, żeby stężała. Mówiłam na początku filmu, że ten sprzęt oznacza, że wszystko się uda. Ciasto nam wyszło obłędne, jest tak piękny zapach w studiu, ja bardzo żałuję, że nie możecie tego poczuć. Nie wiem jak Wy, ja w ogóle lubię chyba najbardziej ten właśnie przedświąteczny czas, kiedy się dużo w kuchni dzieje, kiedy pichcimy wszyscy razem, kiedy mamy porażki, sukcesy, wszystko to, co buduje nasze rodzinne historie. Nasze babcie większość prac kuchennych wykonywały własnoręcznie. My mamy dużo bardziej ułatwione zadanie i komfort duży, między innymi dzięki właśnie takim cudom techniki jak robotykę nut. Oszczędzamy dużo czasu, który możemy przeznaczyć na przyjemności. A jakie przyjemności, to już sobie odpowiedzcie sami. Za dziś bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Posyłam troszkę aromatów i żegnam się, ale nie na długo, bo Wy wiecie, że my standardowo widzimy się dosłownie za kilka dni. Pa, pa!